Cześć widzowie, siemano. Yo, 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 witam. Co mi dignęło? Poziom naładowania urządzenia jest niski. A ile procent? Ej, czaiś to? Patrz, dostaję powiadomienie, że poziom myszki jest niski, nie? A mimo to poziom naładowania starczy na 19 godzin według aplikacji. To nie wiem, czy taki niski, 19 godzin to dla mnie osobiście to jest czasu przecież, moim zdaniem. Nowa matura to bzdura jest? Zadaliśmy ludziom naprawdę proste pytania. Oj, wydaje mi się, że ten odcinek pokaże średnie IQ ludzi i że jest jeszcze gorzej niż się człowiek spodziewał, nie? Naprawdę. Ale ja nie wiem, czy ci ludzie to są podstawieni aktorzy, czy jakieś rady na jutrzejszy egzamin sprawka. Powiem ci tak, jak będziesz wsiadał do samochodu, tam jak będziesz miał ten moment, żeby... bo masz praktykę zapewne, tak? No bo do teorii to nie ma czym się stresować. No, nie znam nikogo, kto nie zdał teorii. Ale jeżeli chodzi o praktykę, jak wsiądziesz już do samochodu, to będziesz miał... Masz bardzo dużo czasu na przygotowanie się. I miej to na uwadze. Nie śpiesz się nigdzie, usiądź, ustaw sobie fotel. I teraz słuchaj mnie bardzo uważnie. Ja nie zdałem teorii, no bo jesteś X-en, no to zjeb wszystko jasne, tak? Jak wsiądziesz do samochodu, ustaw sobie wszystko ładnie, ustaw sobie fotel, ustaw sobie lusterka, upewnij się, że widzisz jakby inaczej. Ustaw sobie kierownicę, żeby ci było wygodnie i upewnij się, że ta kierownica nie zasłania ci tej takiej... tych ikonek na desce rozdzielczej, wiesz o co chodzi? Ponieważ ja niestety miałem taką sytuację, bardzo mnie zjadł stres i doszło do sytuacji, że kierownica zasłaniała mi ikonkę otwartych drzwi, a chuj egzaminator nie domknął drzwi specjalnie, ze swojej strony, bo ja tymi drzwiami to pierdolnąłem z całej siły prawie. Po prostu byłem strasznie zestresowany. Jak siedziałem, to kierownica mi zasłaniała tą ikonkę i po prostu nie zauważyłem, bo nie miałem jak zauważyć. Po prostu nie miałem jak zauważyć. No i było GG, nie? Tak po prostu, więc naprawdę wszystko na spokojnie. 140 ziko niż drugie, ale naprawdę na spokojnie, bo ja jestem tego bardziej niż pewien. Naprawdę ja jestem tego bardziej już 200? Ja płaciłem 140 jeszcze, ale pojebane. Ach, tak inflacja. Ja jestem tego praktycznie pewien, że zdałbym za pierwszym. Naprawdę, jestem tego praktycznie pewien, że zdałbym za pierwszym prawo jazdy. No. Pierwsza rzecz, gdzie znajduje się ścięgno Achillesa? No to raczej każdy, kto skończył podstawówkę, powinien wiedzieć, albo ewentualnie każdy, kto oglądał film z Bradem Pittem, powinien wiedzieć, że ścięgno Achillesa znajduje się w pięcie, no. W sensie w pięcie, nad piętą, delikatnie. Ponieważ tutaj za to miejsce młody Achilles był trzymany, gdy jego matka go topiła w tej rzece takiej magicznej. No, w Grecji. Nie jestem pewien, ale to gdzieś w Polsce? Nie. O kur... Pewno nie. Nie. O Jezus. Nie. Jesus. Nie wierzę, kurwa. Powiem ci, że w pewnym sensie to nie jedno ścięgno Achillesa znajduje się w Polsce. Yes. Wymień trzy państwa leżące w Afryce. No co? Egipt, Tona N, no i na przykład Madagaskar, albo Kenia, albo Zimbabwe, Uganda, Wakanda, RPA, a trochę ich jest. Uganda, Zimbabwe, Egipt. Piękne. Nie mam pojęcia. Żaden? A czym jest Afryka? No Afryka, no to jest kraj. Państwo. Nie, to jest kontynent. Afryka kontynent. To kontynent. No to co mówisz, że państwo? Afryce są państwa? O kurwa. Są. Naprawdę są. I więcej niż trzy. Nie dowierza. O wiele. O wiele więcej. A ja tylko proszę, żebyś trzy. Azja? A ty wiesz? Nie wiem, spałam całą geografię w mojej szkole. Dobra, a taki kraj, w którym... Z Gary Pałę pewnie dostała. Sorry, musiałem, kurwa. To są piramidy. Egipt. Leży w Afryce czy nie? Nie leży w Afryce. Ale a gdzie leży? Ale daj trzy. Egipt leży w Afryce. Dziękuję bardzo. Tomasz, jeszcze 5 dych, żeby każdemu było miło i dziękuję przyjemnie. Bardzo, Kupcio. Bardzo, bardzo dziękuję za łącznie 150 zł. Dzięki tobie, Kupcio, nie będę musiał być jak Polacy w Biedronce. Nie będę musiał kraść huby buby, tylko po prostu będę mógł ją kupić. Dziękuję ci bardzo. Ma leżeć. Europa? No nie, no to w Afryce. W Afryce. Wakanda, gdzie leży? W Afryce. No w multiversum Marvela. Ale kurwa, zbejtował. To był tak, żart, no, tak? No.
Co jest większe, 3/5 czy 0,6? Każdy, kto ma więcej niż 10 lat, to wie, że jest to równe. You know. To jest to samo. No. Tak jest. 3/5. 3/5? Bardzo bliziutko. 3/5? Starszy? Nie, no tak, tylko mówię, że bliziutko. Tak jest? Nie wiem, napisał Tango Mrożka. Ale ci Makłowicz na wielu czatach widuje. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czytałeś często widzę twój nick, a może tak. Zemstę tak czytałem. Jakie nazwisko było na samej górze książki? Sienkiewicz, nie? Nawet się nie męczę, polski bo nie pisarz. Wiem. Czekaj, jakie książki, bo się zagadałem? Tango Sławomira Małoska. 5? Kto napisał Tango Mrożka? No Mrożek. Tak jest? Nie wiem, napisał Tango Mrożka. A Zemstę Fredryk to napisał. Elo, elo. Nie wiem, nie. Co to jest? Pierwszy raz to widzę na swoim czacie. Powracający rozmówcy. A skąd ty wróciłeś, kurwa? Co to znaczy? Powracający rozmówcy. Z więzienia? Co ty bana miałeś i wróciłeś? Czy że po prostu nie było cię na streamie na przykład, powiedzmy na przykład przez pół roku, czy przez... Jak to działa? Ciekawe, co to znaczy. Czytałeś te lektury? Z mlekiem? Tak, jakie nazwisko ze sklepu. Było na samej górze książki? Sienkiewicz, czy nie? Nie wiem. Nawet się nie męczę, polski bo nie pisarz. Wiem. Jego nazwisko już padło dzisiaj jeden raz. Batory? Nie wymyślę, nie. A jak ci powiem, że jego nazwisko, nazwisko tego pisarza już padło dzisiaj raz? Dzisiaj? No. Adam? Kiewicz? Nie, nie, to nie. Nie wiem. Kiedy? Ale kara energetyki. Ale mogę się znowu z tobą założyć, że znasz odpowiedzi na ale to pytanie. A są takie sytuacje, że na przykład rodzice zabraniają, albo że w ogóle, nie wiem, mieliście kiedyś sytuację, że wam pani w sklepie odmówiła sprzedaży? Bo ja akurat, może nie był to energetyk, jest to bardziej komiczny przykład, ale widzowie, słuchajcie tego, słuchajcie tego. Kiedyś poszedłem do MediaMarktu kupić sobie grę na PSP i chciałem kupić tą grę na PSP i pani nie chciała mi jej sprzedać. Musiałem dzwonić do matki. I mama musiała powiedzieć, że się zgadza na sprzedaż. I teraz mówicie, kurwa, pewnie chciał kupić GTA. Brany, jako dzisiejszy zwycięzca. Chciałem kupić p***ne żółwie ninja, kurwa, które są od 12 roku życia. Laska nie chciała mi sprzedać p***nych żółwi ninja, kurwa, na PSP. Naprawdę, żółwi ninja. Już pomijmy fakt, że system PEGI to on w ogóle nawet nie ma żadnej podstawy prawnej. System PEGI jest tylko i wyłącznie jako pomoc przy zakupie gry, na przykład jak jesteś rodzicem, to wiesz, że ta gierka ma w sobie przemoc, seks. Znaczy, nie ma tego w żółwiach. Przy developmencie nie siedział Random Bruce. Tylko generalnie, że są jakieś oznaczenia, tak? Wiesz, o co chodzi. Ale system PEGI nie ma... Nie ma żadnego, jakby, żadnej podstawy prawnej. Że to, że jest napisane o 18 lat, to nie znaczy, że... wiesz. Ale nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale ja pamiętam, ja miałem coś takiego za dzieciaka, że jak widziałem na pudełku od Simsów seks, to Jezus, nie mogłem się powstrzymać od śmiechu, były takie jaja. Ja mówię, Simsy mają ikonkę seks. Ja mówię, ja pierdolę. Ole, tak samo dostawałeś na przyrodzie podręcznik od przyrody, od razu pierwsza rzecz jakie szukasz to jest k***a z podręczniku. Słowacki. Instant. Jest takie dwa? Hole i w hole, to są dwa różne słowa o dwóch różnych znaczeniach. Hole to dziura, ale ja to mega beka. Super, czy ty wiesz to drugie? Nie mam pomysł, okrąg? Okrąg, hole w hole, okrąg, bo jak coś wy nie widzicie, no ale widzicie to W tutaj w sumie, never mind. To pierwsze to jest... korytarz? To jest jakiś taki przedsionek. To jedno to jest dziura, a drugie to... Tak, dziura? Tego też nie wiem. To jest... A, przytulasek taki. Nie. Chciałem pewien zbiór się pokazać. Taki duży zbiór. No to zbiór. Muł to krzyżówka jakich zwierząt? Osła? Osła i konia. Konia i osła. Tak jest. Ja bym strzelił w osła. I? Ale w ogóle osiołki mają fajne uszy, takie włochate. Ka? Krowę? Z jakich zwierząt, tak? Krowy. No. Sry? Krowy i byka, nie. Kurwa, co? Ej, dobra, odbierzcie mu prawo do głosowania. Naprawdę, bo ten człowiek nie wie, w jaki... On się nie znajduje w naszej rzeczywistości, kurwa. On mówi, że ścięgno Achillesa jest w Polsce. Nie, no kurwa. On albo intuje, albo jest jakiś... Krowy i byka, nie. Wielbłąda? I? Osła? Z jednym się pomyliłeś, z którym? Z osłem. No to jakie inne? Baran? Wielbłąd i baran, to ciekawe. Nie. Wielbłąd i baran? Ale to musi być, kurwa, ostry, p***ny seks. Że się p***ł baran z wielbłądem i wyszedł, kurwa, muł, nie? To wyglądało. Nie. Krowę i... nie mnie. I... krowę i byka? Nie mnie? Huch? A? Może być. Nie no, to by wyszła krowa albo byk. Byk. Co jeszcze mamy? Bizon. Bizon, o, byk i bizon, to by było ciekawe. Jakie zwierzę nie ma usów? No ryby nie mają usów. Jaki jest żeński rodzaj słowa poseł? Po.
Ty w sumie? Ty. Poślica. Posłanka. A. Pięknie. Posełka. O właśnie, posłanka, bez kitu. Zapomniałem tego słowa. Wydaje mi się, oho, że... Nie ma. Pani pos... Nie ma. No i kurwa. Dobrze, dobrze mówi, plus jeden. Zakaz kobiet w polityce. To żart. Też. Panią poseł, nie ponieważ tego się nie Nie cancelujcie mnie na Twitterze. Ale wiecie, kogo na pewno by scancelowali? Jestem pewien, że kurwa dosłownie by zniszczyli Mr. Beasta, gdyby wyrzucił z ekipy tego swojego kolegę, co zmienia płeć. Co z tego, że Mr. Beast na tych odcinkach to kurwa, no widać, że się czuje mega niekomfortowo, nie? Ale gdyby ten ziomek dostał kika z ekipy, instant by było, że jest homofobem, transfobem i mega cancel by był. Mega cancel by był. Tamten ziomek zmienia płeć? No generalnie on z tą swoją partnerką to on jest chyba w separacji od roku. Ja nie wiem, jak to będzie na przykład z tym jego dzieckiem i tak dalej. W sensie, nie wiem, jak będzie że nie wiem, czy to dziecko będzie u niego, czy u żony, tam partnerki. Nie wiem, jak to będzie wyglądało koniec końców, tak od strony prawnej. Ma dziecko, ona ma chyba od roku. Tak jak pani sędzia, nie ma sędziny, bo sędzina to jest żona sędziego. Akurat z posłem się odmienia. Tak. Bra. Posełka? To żona nawet była, no proszę. Pani Senyszyn była, albo jest. Posłową? Posłowo. Posłowa, nie? Nie, to nie. Jak sądzisz? No na pewno jest to słowo na S. Na S? Na S? A nie na P, jak od poseł, tak, że... Tak, chcę mieć alimenty. Ole. Fryzjerka? No pięć głowa. Zaczynają? No, może. Pani... Wstyd? Nie, czemu wstyd? Głowa. Nie ma jakby... Tak, jest. Jest posełka? Mimo nie. Posłowa? Nie ma odpowiednika. Jest. Jest? Tutaj i powiedz, co znaczą. Beard, tak? Czyli broda i... No, broda i ptak. No to ta wiadomka. Bird, czyli ptak. Tak jest. No to jest chleb i to jest... Dobrze, tak. Ale nawet przeczytaj. Beard. Szły gęsi gęsiego, jedna za drugą. Ile było gęsi? No, dwie, bo była jedna i druga. I jedna szła za drugą. Albo były trzy, bo jeden i dwa to trzy. I oraz bird. Jakiś niedźwiedź? Nie. Bread to będzie chleb, bird to ptak. Gdzie się znajduje ścięgno Achillesa? Tutaj jakoś... Tak jest. Tutaj jakoś. To, nie wiem, tutaj może. Ścięgno Achillesa z tego... Czy będę oglądał finał Mistrzostw Świata w szachach? Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w szachach, więc nie ma bata. Pytce. Nie jestem pewien, ale to gdzieś w Polsce? Jesus. Nie, na pewno nie. 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 No. Czy powiem ci, że w pewnym sensie to nie jedno ścięgno Achillesa znajduje się w Polsce. Z jakich pierwiastków składa się złoto? Żelaza. Złoto samo w sobie jest pierwiastkiem. Jakbym odkrył jakiś pierwiastek, to bym go, no, nie wiem, jakbym go nazwał. Nie wiem, ale dałbym mu jakąś kozacką nazwę. No, złoto to złoto. Samo sobie jest pierwiastkiem. Nazwałbym go jakoś tak, żeby był takim mega koszem. To liczymy, żebym się odpowiedział na to pytanie. No. Bo dzisiaj naprawdę dużo ludzi mi się wysypało. Tak, węgiel. Nie. A z jakich pierwiastków chemicznych? Kiedyś ludzie nacierali się polonem. A wiesz, że w starym filmie Czarownik z Krainy Oz, tam by jak nagrywali ten film dawno temu, to jeszcze nie było takiej rozwiniętej technologii i nie mieli czegoś takiego jak fake śnieg i fake śnieg zrobili z azbestu. O, przejebane gówno. Jest tak jest. To jaki pierwiastek? Tak samo przecież kiedyś, nie wiem czy wiecie, ale kurwa lekarze to mówili tak. Boli cię brzuch? Zapal szluga. Był taki moment, że szlugi były kurwa lekiem na wszystko. To byście co musieli wziąć? Bo ludzie nie wiedzieli jeszcze, jakie są skutki, nie? Jarania szlugów. Trochę farby złotej i mamy złoto, no, tak? No. Nie, no metal to nie jest jako chyba sam w sobie. Czy złoto jest metal? Złe szlugi czy szlugi? Ja osobiście jak już to szluga metalem. Zwykłego. Na pewno metal jakiś. Jaki? Bo to prawda. Żelazo? Nie, żelazo. Żelazo lepiej, żeby nie znajdowało się w złocie. Okej. Okay. To jakie może być tam pierwiastki? Wodu? Nie. Koks pierwiastek 12.pl. Nie wiem, wiem, że tylko, że... Ale ja szlugów nie jaram od dwóch lat. Nie, no nie, przepraszam, nie piję alkoholu od dwóch lat. Szlugów nie jaram od około roku. Jestem mega szczęśliwy, bo mega pieniążków oszczędzasz i też nie masz jakichś takich niby uzależnień, więc to spoko. Rok temu na cloud. No ale to minął ten rok już, czy nie? Bo ja nie wiem, kiedy to było. Bo tam mniej więcej koło cloudu jarałem, pamiętam szluga ostatni raz. Tak około. Kiedy był ten cloud? Koło roku, no. Zaokrąglam. Tak chemiczny. W lipcu? No to powiedzmy, że w sierpniu skończyłem. Jarać? No to jednak nie rok. Koło sierpnia bym bardziej założył. To sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No to jest 9 miesięcy w takim bądź razie. I od tamtego momentu nie jaram. Przeiteruj wziąć. Wy... Z, i, on, ć. Nie wiem skąd w Polsce się wzięło wziąć. Skąd się pojawiło to si? Tak po prostu. W, z, i, on, ć. Z
Skąd się wzięło to si? W, Z, I, O, sieci. Oj, chuj. Z, I, O, sieci. Co to słonina? To jest takie coś, co się wróbelkom daje. Tłuszcz z wieprzowiny? Tak. Z czego? No właśnie, z... to było z konia? Czy akceptuję mocno? Nie, aha, nie. Siema Legion. To nie pamiętam. Powiedz, że ze słonia. Nie, z konia. Nie ze słonia, nie z konia, to z czego? Pisno fonetycznie. Jest to rodzaj, na którym można smażyć. A rodzaj czego? Oleju. To jest jakaś kość? No takie chude mięso. No właśnie, nie chude. Mięso. Mięso. Z jakiego... O kościach mówiąc, fun fact, kura z wieloryba, jeżeli chodzi o kość, wygląda jak kij do bejsbola. Zwierzęcia. Zasłania. Ile to pierwiastek trzeciego stopnia z 27? 27. Tak jest? 7. Bo trójka anuluje pierwiastek jak coś. Nie. 27. Z 27. Pierwiastek trzeciego stopnia to. Gdzie znajdują się czopki i pręciki? W kwiatach. W oku. Pięknie. Czopki i pręciki są w kwiatostanach. Nie no, w kwiatach. A w naszych ciałach? Aha, że w tym... Nie no, w kwiatach są. W sensie, dobra. Biologia rozszerzona, pozdrawiam. O, pisałaś, tak? No to słuchaj, no to ja nie... Ale generalnie my dużo mamy pręcików w naszych organizmach. Znaczy, może nie, inaczej. Nie wiem, czy to się... Nie wiem, czy to można nazwać pręcikami, ale wiecie, że na przykład macie... Mamy też wszyscy, mamy takie małe pręciki też w uszach na przykład. Mamy takie, też takie malutkie pręciki i można je dalić przypadkiem i się nie da naprawić. Mega p***ane gówno. Mamy takie ten i one są w uszach i jak są narażone na hałas przez bardzo długi czas, to mogą się popsuć. Tylko ja nie wiem, czy to się nazywa pręcik profesjonalnie, ale no jest, to wygląda podobnie, no takie malutkie k***a. I no to w naszym całym ciele, bo nie, czopki i pręciki, nie mamy w ciele czopki i pręcików. Mamy. Pewnie jama ustna. Ja tak o fun factami to z ręki rzucam cały czas. Znaczy z ręki, z rękawa. Ręka, znaczy nie, no w sumie rękawów dzisiaj nie mam. To spod pachy wyciągam. Tak. W mózgu? W uchu? Nie. No czop? Właśnie w uchu coś jest. Kurwa, jak to się nazywa? Pręciki w uchu. Jest takie kurwa coś. Nie wiem, jak to się może nazywać. Bo jest takie coś, ale to nie jest pręcik. Też nie. Są takie malutkie takie dupeczki. Takie malutkie takie włoski są, które można zepsuć w uchu. Chuj, no nieważne, ale widziałem kiedyś na necie coś takiego. Zdjęcia tych. Kostki słuchowe? O, może to... Nie, nie. Bo, na typiara mówi biologia rozszerzona, żeby z***ć głupotę, bo 99,9% ludzi, którzy są w matura, to bzdura. Zamiast szczerze po prostu powiedzieć, no nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, to wolą rzucić czymkolwiek, bo jest szansa, że trafią. Po prostu. Ludzie, zamiast po prostu przyznać się do swojej niewiedzy i błędu, wolą zrobić tego jednego coin flipa. Tak po prostu. My z natury lubimy, znaczy my z natury, społeczeństwo z natury lubi podejmować ryzyko, niż od razu dać FF-a, tak po prostu, nie? Czopki i pręciki to są rzeczy wkładane do pochwy. Co? W jakim celu się wkłada pręciki do pochwy? A nie, czopki to były do tyłka. Do dupne, jak już. A pręciki gdzie się wkłada? Wiem, że jest coś takiego jak jeden z rodzajów antykoncepcji. Nie! Nie, 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 wkłada. Nie takie? Dobra, to przekażmy głos komuś, kto jest posiadaczem pochwy. Czy takie rzeczy się wkłada do pochwy? Nie. Nie, dobrze. O to są czopki i pręciki. Wydaje mi się, że to było jakaś część związana z męskim układem rozrodczym. Tak okay. Mi się wydaje. Wbijasz piłeczkę, tak? To nie... Ale się kurwa dobrali. Ale część dwójki. Nie, jako mięśnie, jako nerwy? Czopki i pręciki? Jesus. W aptece. W nosie gdzieś? Nie, nie, nie. Myślę, że to gdzieś może być w mózgu nawet. Kto jest autorem Kordiana? Juliusz Słowacki. Kordian. Tak jest. Adam Kordian, to biografia była. Mickiewicz? Adam Mickiewicz? No, Adam Mickiewicz. Mickiewicz? Ktoś z Polski? No, to na pewno. Adam Mickiewicz? A to nie był po prostu Kordian? Czym się różni Ameryka od USA? No, USA to jest kraj. United States of America, Stany Zjednoczone. A Ameryka, no to jest kontynent. Ha, nawet dwa, bo jest północna i południowa. W sumie to trzy. Chociaż nie, nie, sorki, nie, moment, bo powiedzcie, że jestem z...
Poprawiam się. Ameryka Północna i Południowa, ale jest jeszcze jedna Ameryka, ale ona już nie jest kontynentem. Jest Ameryka Łacińska, ale to nie jest kontynent. Poprawiam się. No Ameryka to kontynent, może być południowa albo północna, no i USA no to jest kraj, Stany Zjednoczone. Pięknie, bardzo dobrze. Ameryka od USA różni się. Co do chłopcu tego gościa do Achillesa? Nie wiem, ale ja jestem ciekaw jak to będzie z lekarzami na przykład za parę lat. Że powiedzmy, nie wiem, wyjdzie, że masz raka i lekarz powie tak, bro, that's tough, bo wszystko robił na czacie GPT. Cie... dwa inne kraje. Nie, USA jest w Ameryce. W Ameryce Południowej i Północnej. To czym jest Ameryka? Ona jest w ogóle tak po środku, Ameryka Łacińska akurat. Krajem. A czym jest USA? Stanem. O kurwa. To jest to samo przecież. Niczym. Czym za dużo sprzętu, plus jeden, ruszy? Zgadzam się. Położeniem. A to nie jest to samo? Ale wydaje mi się, że chyba łatwo jest zostać piratem tak czy siak w tych czasach, nie? Idziesz do Decathlonu, kupujesz kajak albo jakiś taki ponton, podpływasz do jakiegoś jachtu z nożem i z jakimś pistoletem i robisz Johna Wicka. Nie? To są dwa. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest to samo. Ameryka i USA to jest to samo. Sierpień? August. Tak jest. September. September. A. Jak? September. September? No, to sierpień. To jest, September to, jest to wrzesień. Oktober? Juni. Oktober. A nie, to po niemiecku. Oktober to jest październik. Ja jestem z października, jakby ktoś od razu chciał wiedzieć. Z 8 July. Dokładnie. July? Nie. June, July. To czerwiec, lipiec? Oktober? September. To jest wrzesień. September? To jest wrzesień. Oje, kocham! Najbardziej na świecie. Nie ma nic, nie ma mojej bardziej ulubionej rzeczy na świecie, jak polskie akcentowanie litery R w języku angielskim. To jest wrzesień. Kocham te September, to takie R, kurwa, dziwne polskie. Mój ulubiony dźwięk. Zwłaszcza jak Polacy mówią water. Kocham go. Water. To jest wrzesień. Iron. My favorite. My mamy taki problem z tym R czasami. Województwo sąsiaduje z Austrią. No co jakie? Warmia i Mazury. Zawsze no, żadne polskie województwo tak, nie są. To prawda. O, polskie. Dolny Śląsk? A jak myślisz, jedno czy więcej polskich województw? Myślę, że raczej dwa może? No na południu chyba gdzieś tam. Podkarpackie mi się wydaje. Czy Polska sąsiaduje z Austrią? Nie, no chyba tak. Tam gdzieś by było na górze. Nie, no chyba tak. Sekund jest w godzinie? 3600. 3600. Wow, super, szybciutko wyliczone. Ile sekund jest w godzinie? 60. No i kur... GG. 60 minut. 1200? Nie. Ile sekund jest w godzinie? 60. 100. Co to centaur? Centaur to jest takie mityczne zwierzę. Tego co pamiętam, centaur był takim po prostu gigabykiem. A nie! Centaur to było połączenie konia i człowieka. Sorki, powtórka. A byk to był minotaur. Sorry, centaur to było połączenie konia i człowieka właśnie. Połowy, w sensie była dupa konia, brzuch konia i koń to był tak jakbyś wziął konia i byś mu głowę ujebał i wsadził od połowy człowieka. No, to był centaur. Centaur to jest postać mityczna. I był to pół koń, pół człowiek. No, taki właśnie jak na rysunku. Tak jest. To był pół... A jaki jest wasz ulubiony mityczny stwór? Bo moim jest chyba Sprawiedliwość w Polsce i Dobry System Karny. To jest mój ulubiony. Nie no, tak szczerze to... Kurwa, Meduza zawsze mi się podobała. Motyw tego, że możesz zamieniać oponenta wzrokiem jest mega fajny. Plus zawsze miała z te włosy, z węży. Po prostu fajnie to wyglądało zawsze, tak mega fajny mod. Byk, pół człowiek? No kurwa. Nie. A centaury to były chyba... Albo wampiry, no, wampiry też są fajne. Historyczne stwory bardziej. Historyczne? Jednostka miary? No, ale to jest większe od centymetra, czy mniejsze? Nie no, to większe chyba. Coś mi się z dinozaurem. Coś bohatego, co ma cztery... Nie, centaur. Nie, to ma dwa. Ma kozioł. What the fuck? Pół człowiek, pół kozioł chyba. To już wszystko w tym odcinku. A ja bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa, jesteście kochani. Bardzo wam dziękuję za obecność. Trzymajcie się. Buziaczki dla was. I widzimy się jutro z rańca. Jeżeli ktoś z was nie chodzi do szkoły, ani do pracy i siedzicie na streamkach, to fajnie. W sensie fajnie, bo poranne streamki są takie mega chillowe, bo wszystkie te dzieciaki pierdolone są w podstawówce. Znaczy, pa, pa, pa. No i co? Gówno. Hehe. No, trzymajcie się. Do zobaczonka. Jeszcze raz guziaczek dla was. Jesteście cudowni. I no, mega szefami jesteście. Juu.